Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o alergiach pokarmowych, o nadwrażliwościach, o nietolerancjach, bo bardzo często do mojego gabinetu dietetycznego trafiają osoby, które jakieś badanie sobie wykonały, ale nawet za bardzo nie wiedzą jakie i często to nie są te badania, które powinni wykonać, więc sobie to wszystko wyjaśnimy, rozróżnimy, powiemy kiedy, co warto wykonać i czy w ogóle możemy się wyleczyć z alergii, jakie mogą być jej objawy, no i właśnie co zrobić, aby poradzić sobie z jakimiś problemami jelitowymi, z alergiami czy nietolerancjami pokarmowymi. Zapraszam! Temat alergii, nietolerancji pokarmowych jest na czasie i już coraz więcej osób i specjalistów jakby rzeczywiście poleca robienie tych badań i z mojej praktyki dietetycznej wynika, że rzeczywiście dobrej jakości badanie może nam bardzo pomóc w leczeniu, przy poradzeniu sobie z wieloma problemami i schorzeniami. Bo to nie jest tylko tak, że jeżeli boli nas brzuch po zjedzeniu czegoś, to znaczy, że mamy na to alergię. Mamy różne rodzaje alergii i nietolerancji pokarmowych i w ogóle powiem Wam, że jest spore zamieszanie w takiej nomenklaturze i nieraz te pojęcia są mylone. Pierwsza rzecz, którą się zajmiemy, to są nietolerancje pokarmowe. I z nazewnictwa nietolerancja pokarmowa to jest niedobór albo zupełny brak pewnego enzymu, który właśnie trawi daną substancję. I tak naprawdę wyróżniamy trzy nietolerancje pokarmowe. Nietolerancja laktozy, nietolerancja fruktozy i histaminy. Te nietolerancje możemy oczywiście zbadać, natomiast bardzo często my wiemy o tym, że taką nietolerancję mamy, bo na przykład niektóre osoby bardzo źle się czują po zjedzeniu owoców bogatych właśnie we fruktozę albo po wypiciu mleka czy innych produktów mlecznych, które mają dużo laktozy. To są często jakieś bóle brzucha, nudności, nawet wymioty, więc łatwo jest nam to sprawdzić, natomiast możemy te dwie nietolerancje właśnie zbadać testem wodorowym, oddechowym. Czyli idziemy na badanie, do którego trzeba się wcześniej przygotować, do laboratorium i po prostu z naszego oddechu, z wydychanego powietrza oceniane jest, czy mamy albo niedobór enzymów, czyli tutaj jeżeli mamy nietolerancję laktozy, to będziemy mieć za mało laktazy, enzymu, który trawi tą laktozę, ten cukier mleczny, albo w ogóle z zupełności zanik. I to się rzeczywiście u wielu osób dzieje z wiekiem, bo przyjmuje się, że odpowiednie ilości laktazy to większość osób ma do 4 roku życia, a później ten enzym już nam zanika, więc jest to częsty problem. Jeżeli chodzi o nietolerancję histaminy, to tam badamy to z krwi zazwyczaj i tutaj mamy enzym DAO w skrócie, czyli diaminoksydaza, który właśnie rozkłada nam tą histaminę. Jeżeli mamy jego niedobór, no to mamy problem właśnie z nietolerancją histaminy i tutaj ona również u niektórych osób następuje w większym bądź mniejszym stopniu i pewne produkty, które tej histaminy mają dużo, mogą rzeczywiście wywoływać różnego rodzaju problemy gastryczne, żołądkowe. Problem z nietolerancjami jest taki, że zazwyczaj jest to już coś, czego nie wyleczymy. No bo jeżeli nie mamy jakiegoś enzymu albo mamy go za mało, to nie jesteśmy w stanie tego zmienić w naszym organizmie i to są już raczej takie rzeczy na stałe. Oczywiście niektórzy biorą na przykład suplementy, które zawierają w sobie laktazę i tym sposobem no, nie czują się aż tak źle spożywając to mleko i jakby sobie po prostu te enzymy dostarczają. Nigdy nie będzie to takie idealne rozwiązanie, ale raz na czas wiadomo, że można się tym wspomóc. Natomiast tutaj no, to będzie właśnie ta laktoza, fruktoza i histamina i raczej tutaj po prostu eliminacja tych produktów sprawi, no, że będziemy się czuć po prostu lepiej i nie ma tutaj jakiegoś innego za bardzo rozwiązania według mnie. Natomiast przechodząc do alergii pokarmowych i teraz też pojawia się taki termin jak nadwrażliwości pokarmowe, tutaj mamy zupełnie inną historię, bo można sobie z tym po części poradzić. I
Najważniejszy moim zdaniem błąd, który wiele osób popełnia, to chce sobie sprawdzić właśnie, czy, bo gdzieś usłyszeli, że na przykład może być nadwrażliwość na gluten, na nabiał, na jaja i robi sobie po prostu panele alergiczne. Dawniej to w ogóle wszyscy robili takie, nie wiem czy kojarzycie, jako dziecko byłam alergikiem, to miałam robione na skórze po prostu kropelki i tam wychodziło, czy mamy alergię, czy nie. Teraz te testy są bardziej, powiedziałabym, nowoczesne i udoskonalone. Natomiast to wszystko bada nam alergie IgE zależne. Immunoglobulina E odpowiada za reakcję natychmiastową naszego organizmu. I jest to rzeczywiście problematyczne, natomiast nie jest to według mnie główny problem, jeżeli chodzi o właśnie te alergie pokarmowe. Ponieważ jeżeli mamy taką natychmiastową alergię, to efekt też jest natychmiastowy, czyli zazwyczaj o niej wiemy. Wypijesz mleko, masz alergię na białka mleka, od razu po prostu zaczynasz się źle czuć. Czy na przykład masz alergię na gluten, pszenicę, od razu zaczynasz to odczuwać. I to jest właśnie ta alergia natychmiastowa w klasie IgE. Więc zawsze, jeżeli robicie badania, to sprawdźcie, w której klasie sobie to badacie. Natomiast ja głównie u większości osób, które mogą mieć problem z alergiami, polecam badanie immunoglobulin G, czyli klasa IgG, tak zwana alergia opóźniona. Teraz właśnie często nazywana jest też nadwrażliwością, dlatego że tutaj mogą być objawy niespecyficzne, czyli nie tylko może Cię boleć brzuch, ale możesz mieć po prostu ból głowy, gorsze samopoczucie, właśnie migreny często temu towarzyszą, problem z utratą wagi, jakieś wysypki skórne, nie wiadomo skąd i po czym, ponieważ ta odpowiedź naszego organizmu, odpowiedź immunologiczna na alergen jest nawet 72-godzinna, czyli nawet, zobacz, przez 3-4 doby może się pojawić reakcja. To znaczy, że taką alergię nie jesteśmy w stanie za bardzo sami zdiagnozować, poszukać jej, znaleźć przyczyny tego, że się gorzej czujemy, bo ta odpowiedź organizmu jest wydłużona. I tutaj rzeczywiście według mnie te testy na nadwrażliwości IgG, na alergię w klasie IgG są bardzo dobre. Mamy też klasę IgM, ale ona, tak jak IgG jest raczej właśnie wskaźnikiem przy takich przewlekłych stanach zapalnych, to IgM jest zdecydowanie rzadziej stosowana i to są bardziej takie ostre stany zapalne czy problemy zdrowotne, dlatego na nich się nie będziemy skupiać, to też nie jest tak popularne badanie. Natomiast rzeczywiście według mnie wciąż niedocenianym, a istotnym badaniem może okazać się dla wielu osób badanie alergii IgG zależnych. Jeżeli chodzi o objawy, to słuchajcie, czasem po prostu taka osoba nie czuje się najlepiej, bo w jej organizmie toczy się cały czas stan zapalny. Czyli jelita są rozszczelnione, te alergeny mogą po prostu przenikać przez barierę jelitową i po prostu wytwarza się stan zapalny, co może być przyczyną tego, że po kilkunastu latach takiego chronicznego stanu zapalnego rozwija się jakaś choroba. I tutaj przykładem świetnym, niestety, jest Hashimoto. W Hashimoto mówi się o takiej wielkiej piątce Hashimoto, jeżeli chodzi właśnie o alergie pokarmowe. I to są właśnie zazwyczaj te nadwrażliwości w klasie IgG. I to, co stymuluje jakby chociażby podwyższone te przeciwciała, tak? Czyli antyTPO, antyTG, właśnie, które świadczą bardzo często o Hashimoto, to stymulowanie wysokich tych przeciwciał, czyli tego, że jest stan zapalny, może właśnie być niestety wspomagane przez tą wielką piątkę. Jest to gluten, jest to pszenica, jest to niestety jajko, a zazwyczaj białko jaja kurzego, są to drożdże, jest to nabiał. Więc te 5 produktów i rzeczywiście moi podopieczni, którzy robili sobie badania, zazwyczaj to się potwierdza. Nie zawsze jest to całe jajo, czasem żółtko jaja nie uczula niektórych osób, chociaż to też różnie bywa. Natomiast takie badania rzeczywiście możemy zrobić i potwierdzić to tymi testami. Te testy nie są tanie. To są jedne z droższych testów i też zależy, gdzie je robimy. Niewiele w ogóle wciąż laboratoriów robi tak specjalistyczne testy, jeżeli chodzi o klasę IgG,
Większość moich podopiecznych robi je w Instytucie Mikroekologii w Poznaniu. Można też, oni mają swój oddział w Warszawie, więc można też to zrobić w Warszawie albo po prostu zamówić sobie próbki i przychodzi nam do domu po prostu taki pakiecik, idziemy najlepiej do diagnostyki, żeby pobrano nam krew i wysyłamy to kurierem, więc jest to też jakaś opcja. Vita Immun też jest w Poznaniu, natomiast no, to są takie instytuty, gdzie ja wiem, że te badania są dobrze zrobione i rzeczywiście mają jakąś taką ważną wartość diagnostyczną. Pewnie jest tych punktów więcej, ale ja sama na przykład w Małopolsce ostatnio szukałam. To nie jest to takie proste znaleźć rzeczywiście w tej klasie IgG te badania. Co ważne, jeżeli mamy jeszcze jakieś autoimmunologię, jeżeli na coś chorujemy przewlekle, to najpierw, zanim zrobimy to badanie, warto sobie wykonać takie po prostu zwykłe, niedrogie badanie na IgG całkowite czy na IgE całkowite, żeby zobaczyć, czy robiąc już te takie zaawansowane panele, rzeczywiście wyjdą nam wiarygodne wyniki. Musi być odpowiedni poziom tego IgG czy IgE. To są badania, które standardowo zrobicie prawie w każdym laboratorium, żeby się jakby upewnić, że robienie tamtego badania ma sens. Kolejna jeszcze rzecz, jeżeli się zdecydujesz na takie badanie, to warto pamiętać o tym, że te przeciwciała nam zanikają po jakimś czasie albo są niższe. I na przykład jeżeli ktoś jest na diecie bezglutenowej, na przykład przez miesiąc, dwa, trzy, to być może zrobienie paneli, tam nie wyjdzie na przykład ci, że masz dużą reakcję alergiczną na gluten, no bo te przeciwciała już się zdążyły obniżyć. Natomiast prawdopodobnie, jeżeli jest jakby problem, no to nie świadczy, jakby, czyli te niskie przeciwciała, to będzie taki wynik fałszywy, nie? Więc warto jakby zrobić badania, zanim wprowadzimy eliminację. I teraz właśnie przechodzimy do tego, jeżeli już mamy wyniki badań, co zrobić z tym dalej, bo według mnie jakby wyrzucanie pieniędzy w błoto to jest to, z czym przychodzą do mnie niektóre osoby, na przykład pokazują mi swoje wyniki na te panele, wydali nie wiem 2000 zł 3 lata temu i nic z tym nie zrobili, bo te alergie właśnie w klasie IgE, IgG w przeciwieństwie do nietolerancji, o których mówiliśmy na początku, mogą się zmieniać. Więc jeżeli zrobisz badanie, to jakby zacznij się tym zajmować i rozwiązywać ten problem zdrowotny, bo inaczej to badanie z czasem po prostu może nie być aż tak aktualne. Prawdopodobnie, jeżeli masz jakąś silną nadwrażliwość na dany produkt i dalej go jesz, no to po latach ta nadwrażliwość zostaje. Nie ma tutaj cudów i to się samo nie wyleczy zazwyczaj. No chyba, że przechodzimy na keto i rzeczywiście u niektórych osób te dysbiozy jelitowe się poprawiają. Pod warunkiem, że jest to zbilansowane, zdrowe keto i nie ma tam jakiegoś ciągłego ograniczenia drastycznie węglowodanów. Natomiast ogólnie, co należy zrobić, jeżeli masz wynik tego badania? Przede wszystkim powinno się wyrzucić ze swojego żywienia, z diety wszystkie substancje, które nas na dany moment alergizują. Czyli jeżeli ci na przykład wychodzi, że masz uczulenie w tym momencie na rukolę, bo są takie osoby, które mają, wychodzi im właśnie na przykład alergia na rukolę, dlatego że na przykład dużo jadły rukoli. W ogóle często uczulamy się na to, co jemy codziennie non-stop. To też jest ważne u osób, które mają skłonności do alergii albo mają autoimmunologię, żeby nie mieć tak monotonnej diety każdego dnia, bo to może sprzyjać alergiom. Jeżeli ci wychodzi alergia na dane produkty, to po prostu je eliminujesz zupełnie, wykluczasz je totalnie ze swojego codziennego jadłospisu. Nie na zawsze, zazwyczaj nie na zawsze. Co prawda, jakby z mojego doświadczenia, jeżeli mamy alergię na gluten, to ciężko się jej pozbyć. Można sobie to zminimalizować i później od czasu do czasu gluten nie będzie ci aż tak bardzo szkodził. Natomiast większość pozostałych alergii możemy się po prostu ich pozbyć. Najpierw eliminując i najlepiej by było wprowadzając też pozostały nasz jadłospis w rotację, czyli nie jemy codziennie tych produktów, nawet na które nie jesteśmy uczuleni, tylko najlepiej raz na 4 dni. Ja wiem, że to jest trudne, ja sama układam moim podopiecznym takie jadłospisy i naprawdę zajmuje to sporo czasu, ale dobrze jest po prostu sobie w tabelce, wiecie, podzielić taki jadłospis czterodniowy, czyli jak w poniedziałek, na przykład, nie wiem, w poniedziałek kurczak, to we wtorek wieprzowina, a w środę jagnięcina i tak dalej, i tak dalej. Jak w poniedziałek pomidory, to później dopiero pomidory w piątek, żeby po prostu robić sobie te odstępy.
A nawet jeżeli po prostu nie jesteś w stanie tego aż tak bardzo kontrolować, no to wywal to, co cię uczula, a resztę jedz z umiarem i nie codziennie non-stop to samo. I przez parę miesięcy dobrze jest poprowadzić takie żywienie z tą eliminacją. Jeżeli mieliśmy na coś słabą reakcję alergiczną, to zazwyczaj po około 3 miesiącach możemy spróbować wprowadzić ten składnik do diety. I teraz jak sprawdzić, czy pozbyliśmy się już na niego alergii? Sprawa jest prosta i nie trzeba ponownie robić kosztownych badań, bo zazwyczaj, jeżeli wyeliminujesz dany składnik na 3 miesiące powiedzmy, chociaż przy wysokich alergiach to czasami jest pół roku, czasem nawet rok, wyeliminujemy go i wtedy ważymy się. Ważysz się rano i tego dnia jesz na przykład, powiedzmy, już się przyczepiłam tej rukoli, jesz sobie tą rukolę i do śniadania, i do obiadu, i do kolacji, czyli jemy dość dużo tego produktu, który chcemy sprawdzić. I teraz tak, następnego dnia rano znowu się ważysz. Jeżeli przytyłeś około kilograma, to znaczy, że w ciągu tego dnia to nie jest tłuszcz, oczywiście, to nie tkanka tłuszczowa, tylko nabrałeś wody, a to jest jeden z głównych jakby takich wskaźników, że nadal masz alergię na dany produkt, bo my po prostu nabieramy wtedy wody. Więc to znaczy, że jeszcze masz uczulenie na tą rukolę. Drugi oczywiście objaw to jest po prostu to, że się zaczynasz źle czuć, i masz te objawy, które na przykład miewałaś wcześniej, chociaż zazwyczaj w ogóle te objawy są wzmożone. Czyli jak dalej mamy alergię na rukolę, a nie jedliśmy tej rukoli przez 3 miesiące, to będziemy się dużo gorzej czuć niż wcześniej jedząc tą rukolę codziennie. Po prostu ten papierek lakmusowy teraz w naszym organizmie jest dużo bardziej wyostrzony i dokładny. Więc jeżeli tak się zdarzy, no to po prostu niestety tą rukolę dalej sobie eliminujemy. Zazwyczaj przyjmuje się, że na nawet 12 miesięcy, na rok, ale możesz oczywiście sprawdzić sobie powiedzmy po pół roku. No i za jakiś czas testujemy kolejny składnik, tak? Natomiast jeżeli się okaże, że nic się nie stało i dobrze się czujemy, to prawdopodobnie możesz już tą rukolę czy inny produkt wprowadzić do swojego jadłospisu, tylko staraj się znowu nie jeść tego codziennie. Ja wiem, że to się wydaje takie trudne, ale naprawdę w praktyce można to przeprowadzić i uwierzcie mi, że nieraz alergie pokarmowe tak bardzo nam przeszkadzają w osiąganiu rezultatów, w zdrowiu, że warto, uważam, o to zawalczyć. Oczywiście, jeżeli nie chcesz albo nie możesz sobie pozwolić na takie drogie badania, to możesz też skorzystać po prostu z takiego zdroworozsądkowego podejścia i nieraz mamy taką dobrą intuicję, że prawdopodobnie to nam szkodzi. Albo chociażby tak jak ta wielka piątka Hashimoto, o której mówiłam. Po prostu wyeliminuj przynajmniej na miesiąc, dwa jakieś produkty, które wydaje Ci się, że prawdopodobnie Cię uczulają i zobacz, co się stanie. Potem możesz je wprowadzić i zobacz, co się stanie. Także to są też takie wskazówki, gdzie bardziej na zasadzie takiego resetu organizmu i samoobserwacji też możemy ustalić, czy coś nam szkodzi, czy nie. No dobrze, moi drodzy, to chyba tyle w temacie alergii, nietolerancji pokarmowych, diety, jak z tego wychodzić i dlaczego warto się badać. Dajcie znać w komentarzu, czy może robiliście takie badania, czy jesteście alergikami, czy może podejrzewacie u siebie jakieś tego typu problemy. Bardzo chętnie poczytam o Waszych obserwacjach. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania w temacie, to też śmiało zapraszam do komentowania. A ja dziękuję Wam za dziś, pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!